Cześć, z tej strony Marek. Witam Was jak co tydzień na naszym kanale o aranżacji wnętrz. W dzisiejszym odcinku powiem Wam o najgorszych i najlepszych trendach, jeżeli chodzi o kuchnię. Może inaczej, coś co najrzadziej teraz się spotyka, jeżeli chodzi o kuchnię. I najgorzej wychodzi, chociaż nie zawsze, bo może to odpowiednio urządzić. I najlepiej, najczęściej wybieranych przez klientów, najczęściej proponowanych przez projektantów i proponowanych przez producentach, czyli odcinek dzisiaj będzie o kuchniach. Pamiętaj, że jest e-book o kuchniach, 400 prawie strony. Jeżeli jesteś zainteresowany, polecam. Jeżeli jesteś przed remontem kuchni, na 100% Ci się przyda mnóstwo przykładów. Cała moja wiedza 20-letnia. Zapraszam Cię do e-booka. Zapraszam Cię też na konsultacje wnętrzarskie. Jeżeli chciałbyś doradzić, jak urządzić kuchnię, czy inne pomieszczenie, jakie kolory dobrać, jak ustawić funkcjonalnie sprzęty, meble, tu jest link. Możemy się umówić na spotkanie i porozmawiać. Przede wszystkim, te trendy nie są ważne. Bo jeżeli podoba Ci się to, co zaraz powiem, a będzie 5 takich przykładów źle zaprojektowanych, niemodnych, może tak powinienem powiedzieć, kuchni, a Tobie się podoba, no to co tam, to się ciesz. Jak Ci się podoba, to tak zrób. I będą cztery przykłady takich fajnie teraz aranżowanych kuchni, które są na topie. Zaczynam od najgorszych. To faktycznie uważam, że to nie jest dobry pomysł. Kuchnie na wysoki połysk, szczególnie czarne i szare. Słuchajcie, lata temu była moda ogólnie na wysoki połysk, ale dalej ludzie pytają, proszą, szczególnie kuchnie białe i okej, ale tu ja mówię o szarych i czarnych. Czarny kolor w kuchni jest fatalny. Pamiętam, to już było 11 lat temu, jak nie udało mi się klientkę przekonać, żeby nie robiła takiej kuchni. Zrobiła, byłem na kawie tam po kilku miesiącach i narzekała. Wszystko widać. Pamiętajcie, że lakier na wysoki połysk jest to coś takiego, jak w samochodzie mamy. I to łatwo można zarysować. Można naprawić, ale można zarysować. Mieliśmy parę lat temu, 4-5 lat temu, modne szare kuchnie i w połysku, i w macie. Z tego połysku wyszliśmy, dlatego teraz już się tak tego nie proponuję, ale są klienci chętni coraz rzadziej. Dlatego uważam, że to jest numer jeden i ja ogólnie tego nie proponuję na ten moment. Ale jeżeli chodzi o numer jeden najlepiej, najczęściej wybieranych kuchni na ten moment, to kuchnie pastelowe, zaraz powiem o kolorach, pastelowe z dodatkiem drewna. Na ten moment to jest hit. Naprawdę nie mówię, że to jest 100% produkcji, tak? Bo sam nie mam takiej, ale mam. Będę wymieniał tutaj z najlepszych, akurat mam taką. Ale bardzo, 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 bardzo. Często faktycznie jak spotykam się z klientami, to mówię, panie Marku, chciałabym taki delikatnie szałwiowy, delikatnie beżowy, jakiś jaśniutki, tak? Kremowy kolor. Właśnie z dodatkiem drewna. Widzicie te przykłady? To naprawdę ładnie wygląda. To jest bardzo delikatne, bardzo stonowane, z klasą. Co jest ważne? To jest bardzo ważne. Tego typu kuchnie można powiedzieć, że są ponadczasowe. One się naprawdę długo będą podobały. Chyba, że wybierzecie kolor pastelowy, różowy, delikatny. No to to trzeba uważać, ale też się teraz takie proponuje, takie produkuje i klienci takie chcą. Drugi przykład z tych już niechętnie wykonywanych kuchni to kuchnie ze zbyt wieloma otwartymi półkami. Jak wszedł styl modern classic, farmhouse, tam te półki zaistniały mocniej. Jak wiecie, ja nie jestem zwolennikiem takich otwartych półek, ale zaistniały mocniej, ale w pewnym momencie zaczęła być przesada. Za dużo po prostu otwartych półek, szafek, gdzieś, gdzie mogliśmy, wkładaliśmy, szczególnie w farmhouse, jakieś wiklinowe kosze. Coraz rzadziej to jest proponowane, coraz rzadziej jest wykonywane. Oczywiście, jeżeli masz styl farmhouse, to pewnie sobie pójdziesz w tym kierunku, czy tam bardzo rustykalne, tak? To pewnie pójdziesz w tym kierunku, ale widzę, że ludzie, producenci, projektanci, architekci odchodzą od tego, dlatego na ten moment, jeżeli idziesz za modą,
A z moim zdaniem, to jest nieważne, że idziesz za modą, ale jeżeli idziesz za praktycznością, to lepiej nie. Z umiarem, inaczej, z umiarem. Numer drugi, jeżeli chodzi o pozytywny aspekt, kuchnie, które podobają się, które są na czasie, a ja powiem więcej, one zawsze były, są i będą na czasie, w różnym, ewentualnie drobnej, w różnej odmianie, to białe kuchnie. No i ja właśnie taką mam. Całą białą. Calutką, białą, z takim delikatnym, bo to jest właśnie jeszcze ważne, klasycznym odcieniem. Czyli taki standardowy troszeczkę ramiak, no mój nie jest taki ikeowski, bo ja nie mam z Ikei, ale Ikea takie właśnie ma ramiaki i to się podoba. To jest właśnie taki styl troszeczkę skandynawski, ten kolor biały. Uważam, bo ja też przeglądam różne kanały, różne polskie, zagraniczne i tak dalej. Ja często słyszę, że biała kuchnia to jest B. Nawet jest u nas taka jedna osoba, która wręcz powiedziała, że to już jest niedobre. Po pierwsze jest dobre, jeżeli tobie się podoba, a mi się podoba. Po drugie ja uważam, że biały zawsze będzie fajny. To jest ponadczasowy kolor. Druga rzecz, że wiele do tego można dopasować. Na zasadzie kontrastu, zbliżenia. No, dla mnie jest bomba. I biały kolor uważam będzie zawsze na topie. Na ten moment jest ten biały z delikatną klasyką. Biały z drewnopodobnym blatem, bo drewno, pamiętacie, nie jest szczęśliwe. Jest piękne, ale nie jest szczęśliwe, jeżeli chodzi o blaty. Kolejny punkt, jeśli chodzi o ten rzadziej spotykany przykład. Nie, a wiecie co, właśnie to dla mnie na nieszczęście, to nie jest znowu tak rzadko spotykany przykład, a no to, że ja nie jestem zwolennikiem, to jest jedno, bo co to tam mogę wiedzieć, tak? Jeżeli tobie się podoba. Ale to jest niepraktyczne, po prostu jest niepraktyczne. Mamy bardzo dużo tych kuchni fryzowanych, takich z frontami jakby lamelki. Różnie, bo to nie musi być lamel, ale po prostu jest fryzowane, jakieś tam naponacinane. I jeszcze rozumiem, naprawdę to bardzo ładnie wygląda. Jestem za, jeżeli masz troszeczkę tego, powiedzmy, u góry, gdzie rzadziej pobrudzisz. Jeżeli masz na wyspie, super. Jeżeli masz jakąś jedną, drugą szafkę, albo przy wysokiej zabudowie, ale nie całą kuchnię poszatkowaną tymi, powiedzmy, lamelami, po prostu frontami fryzowanymi. Po pierwsze, dla mnie, ale to jest oczywiście mój gust, to przytłacza, tego jest za dużo. Po drugie, na 100% szybko ci się opatrzy. Po trzecie i najważniejsze, to będziesz sprzątać. A pamiętaj, że w kuchni wino leje się na prawo i na lewo i zupa podskakuje do góry. Tak więc po co? Podoba mi się? Podobają mi się takie fronty na różnych szafkach. Jest wszystko w porządku, ale w kuchni w nadmiarze nie. Nie. I projektanci proponowali tego dosyć dużo, ale widzę, że zaczynają odchodzić i słusznie. Według mnie słusznie, ale dlaczego? Bo klienci na nich wymogi, tak jak ja rozmawiam z klientami swoimi, tak jak projektuję, mówią, no to fajnie, fajnie, ale stop. Nie? Nie przeginajmy, nie idźmy w tym kierunku. Z pozytywnych takich kuchni, mnie również to się podoba, ale trzeba mieć pewne ale. Kuchnie z witrynami. Z zamkniętymi witrynami, z przeszkleniem. I co jest ważne, żeby też tego nie było za dużo. Powiem wam, robiłem to w swoim kuchni, za niedługo będzie odcinek, moja nowa kuchnia. Pokażę, jestem zakochany w niej, naprawdę jestem w niej zakochany. Żona nie słucha moich odcinków, tak więc wierzę, nie wierzę, ma konkurencję. Ale jest zarąbista. I żona, i kuchnia. Ale też pamiętam naszą dyskusję, jeżeli chodzi o szafki, bo mam witryny. Mam 4 takie witrynki i ja chciałem sobie dodać na plecy lodówki, bo mam taką możliwość, dodatkową witrynę. Ale też, zobaczycie w odcinku, mam kredens, taki babciny. Świetny. No i była dosyć długa dyskusja, bo wiem, że to by bardzo ładnie wyglądało, ale wiem, że to też jest pracochłonne. I wygrało nasze lenistwo. Dlatego to bardzo ładnie wygląda. Lżej kuchnię pokazuje. Jeżeli masz przeszklenia, ta kuchnia jest lżejsza. Ja mam dosyć dużą kuchnię, dlatego też mi zależało, żeby to nie było takie ciężkie. Przy czym, jak za dużo, to wiadomo, że jak to podświetlisz, a zazwyczaj takie witryny są podświetlane, to tam wszystko będzie widać, łącznie z tym kurzem w środku. Szczególnie jak masz na przykład szklane półki. Tak więc jestem za. Bardzo ładnie to wygląda. Często proponuję też swoim klientom. Sobie zaproponowałem i żonie, ale z umiarem. Zanim przejdę do
kolejnego złego punktu, też muszę powiedzieć też o złym, ale troszkę innym, ale jak powiem wam o tamtym, ach, pewnie powiecie, człowieku, 3 lata temu taką sobie kuchnię zrobiłam. I co, teraz mówi, że to jest B? No, pewnie zastrzelicie mnie. Na pewno będzie sporo głosów, że idź ty, bo jak cię szczelę, to... Dobra, ale teraz o kuchniach jaskrawych. Ja nie wiem, czy pamiętacie mój odcinek o trendach na ten rok. Tu go zresztą macie. Ja wspominałem, że wchodzi taki styl, gdzie bardzo dużo mamy jaskrawych kolorów i właśnie wtedy przestrzegałem, a nie wszyscy się okazuje mnie posłuchali, żeby nie robić takich kolorów na stałych elementach. Szczególnie na kuchni. No kurczę, kuchnię my nie robimy na rok, dwa, tak? Tylko robimy na lat 10, 20 nieraz. Jak widzicie, no... To jest trochę dla mnie w takich kuchniach, to trochę jak zabawka wygląda. No domek z lalek może być. Ale taki żółty kolor, pomarańczowy, zielony... Ja wiem, że to jest moda teraz, że ja wiem, że to są takie trendy, bo tak jak wspominałem, w tym roku to są takie obowiązujące trochę kolory. Ale zastanów się, czy na pewno będzie ci się to podobało za 5, 7, 10 lat. Śmiem wątpić, bo my się zmieniamy, a ta kuchnia się tak szybko nie zmieni. Albo się zmieni za dużą ilość pieniędzy. Tak więc, czy warto? Moim zdaniem nie. Nie warto, nie jest to dobry pomysł. Mógłbym sobie zrobić, jeżeli bym miał półkę otwartą, witrynkę i chciałbym taki kolor, to w środku, bo to wymienisz, to zrobisz, to zamalujesz, wymienisz płytę, ale żeby robić część kuchni albo całą, nie daj Boże, jeszcze taką kuchnię, nie. Nie, to nie ma sensu. Dobra, przedostatni punkt. Kuchnie bardzo często teraz proponowane, coś co jest na topie, to połączenie nowoczesności i klasyki. Tak, to jest troszeczkę połączenie tych wszystkich, że właśnie pasteli z drewnem, białego koloru z drewnem, białego koloru w klasycznej obudowie. I bardzo mnie się to podoba. Jak zobaczycie na moim, jak zrobię odcinek o moim domu, to zobaczycie właśnie ten babciny kredens, który stoi przy kuchni. Kuchni w miarę nowoczesnej. Ale to jest świetne połączenie. Pamiętajcie, że dla wielu osób, nie powiem, że wszyscy, dla mnie przynajmniej tak jest, ten dom ma mieć klimat. Mamy się w nim dobrze czuć. Dlatego, jeżeli lubisz czarną kuchnię w połysku, to sobie ją zrób. Ale w większości jest tak, że chcemy się czuć po prostu, żeby, że tam przytulnie. Przychodzisz po pracy, siadasz, relaksujesz się, uspokajasz się w tym wnętrzu, w którym jesteś. A właśnie połączenie nowoczesności i klasyki, a szczególnie tej klasyki, wtrącenie czegoś, sprzyja temu. Ja uważam, że to jest naprawdę świetny pomysł. Można to bardzo ładnie ugrać. Ten modern klasyk nam mocno w tym pomógł, że gdzieś przekonaliśmy się do tego, że nie wszystko nowoczesne, nie wszystko właśnie na wysoki połysk. Uważam, że to jest super. Nowoczesne połączenie z klasyką. A teraz to nie krzyczcie. Nie krzyczcie. Bo te kolory, które wspomnę, nadal są popularne. Ale mówię o najgorszych pomysłach i niemodnych i najmniej teraz już proponowanych, coraz rzadziej proponowanych. Słuchajcie, butelkowa, zieleń i granat. I w komentarzu wszyscy. No tak, ale przede wszystkim to nadal bardzo ładnie wygląda. Jeżeli połączysz sobie to z czymś, z białym kolorem, z pastelem, z drewnem, to może być, ale butelkowa zieleń na całej kuchni, granat na całej kuchni, to przytłacza. I jeżeli ktoś wytknie mi, bo może się zdarzyć, bo polecałeś kilka lat temu, tak, ale nigdy nie polecałem całej takiej kuchni. Nigdy. Nigdy też chyba nie zaprojektowałem. Nie zaprojektowałem takiej kuchni w całości. Powiem tak, wygląda to według mnie nawet dobrze, staje się coraz mniej popularne. A właśnie o tym jest odcinek, czy coś jest popularne, czy nie. Tak więc na pewno bym nie ryzykował, to trochę jak z tymi jaskrawymi kolorami, żeby iść znowu w całą granatową, czy w całą zieloną, taką butelkową zieleń, kuchnię, bo może ci się to szybko przejeść. Powiem inaczej, przeje ci się to szybko. Tak więc jeżeli masz tą kuchnię połączoną z innym kolorem, to nie o to chodzi. Jeżeli chcesz sobie zrobić teraz kuchnię całą granatową, to się zastanów. Jeżeli chcesz mieć dobrą kuchnię
fajną, naprawdę taką na lata, to zachęcam do mojego e-booka. Naprawdę jest co czytać o instalacjach, o materiałach, jakie dobrać, blaty, fronty, oświetlenie jak zrobić, wodę jak podciągnąć, podłogi jakie dobrać. Wszystko, naprawdę wszystko, co powinieneś wiedzieć na ten temat. 400 stron, mnóstwo przykładów od malutkich kuchni w malutkich mieszkaniach do naprawdę dosyć sporych. Tak więc warto. Zachęcam i zachęcam Cię też do spotkania ze mną na konsultacjach wnętrzarskich, gdzie omówimy po prostu już konkretny przykład Twojego mieszkania, Twojego domu. Mam nadzieję, że ten odcinek przyda Ci się, nakreślił to, czy w którym kierunku iść. Może pokazał Ci, że nie wszystkie kolory są na ten moment dla Ciebie odpowiednie. Jeżeli tak, to daj łapkę w górę. Napisz komentarz, jaką kuchnię zrobiłeś, czy masz tą butelkową zieleń, czy w całości, czy nadal Ci się podoba i jak myślisz, czy za kilka lat też Ci się będzie podobać. Napisz, bo algorytm YouTube'a lubi komentarze, to jest taki żarłok, który właśnie karmi się nimi. Bardzo Wam dziękuję, widzimy się za tydzień, a ja na ten moment dziękuję, do zobaczenia i cześć. Jeżeli jesteś przed remontem mieszkania, domu, to zapraszam Cię na konsultację do mnie, porozmawiamy, podpowiem Ci, jak urządzić je idealnie, ustawić funkcje, dobrać kolory, jakie materiały zrobić, żebyś po prostu mieszkał tam długo i szczęśliwie. Zapraszam Cię na konsultacje wnętrzarskie.